Partnerem podcastu Myśl na Dziś jest marka Health Labs Care, producent suplementów diety i kosmetyków stworzonych z myślą o potrzebach nowoczesnych kobiet. O Boże, jetlag. No tak, to na maksa rzeczywiście nas rozregulowywuje i tutaj super, zapomniałabym o tym, a to jest tak ważne. Coraz więcej badań podejmowanych w kontekście stewardess i pilotów. Niestety, niestety, mimo że praca wydaje się może być fajna i na pewno jest interesująca pod wieloma względami, to wykazano i też już są na to jakby twarde dowody, że po pierwsze mają oni tak zaburzeni rytm dobowy i objawia się to i stresem, i stanami depresyjnymi, i bardzo wiele osób, nawet szczupłych, zmaga się z insulinoopornością. Natomiast w kontekście mojego ukochanego mózgu liczne badania, które pokazują tak zwaną atrofię hipokampa, to co mówiłam, czyli zaburzenia pamięci, obkurczenie tej struktury i po prostu objawia się to takimi zdolnościami poznawczymi. Tak wpływa jetlag i możemy sobie stosować melatoninę, która często stosowana jest rzeczywiście, jeśli mówimy o zaburzeniach snu, tylko pamiętajmy, że melatonina to jest tak jakby, ona rozpoczyna tą kaskadę snu, ona daje znać, ej, organizmie idź spać. I ona może pomóc w jetlagu, bo rzeczywiście tu jest dysregulacja. Natomiast w chronicznych problemach ze snem melatonina nie pomoże, bo ona daje ten sygnał, ale na przykład w bezsenności może nie pomóc, bo to już jest inne spektrum. Natomiast w jetlagu jak najbardziej tak. I warto wiedzieć, że to pewnie jak przejdziemy może do trochę pogadamy sobie o śnie, że taka dysregulacja i taka przesunięcie tych stref czasowych, szczególnie gdy latamy z zachodu na wschód, to jest zawsze trudniejsze, bo wtedy musimy po prostu siłą rzeczy położyć się wcześniej. To jest, myślę, że ja swój jetlag z Filipin czy z Tajlandii to odsypiałam chyba, w cudzysłowie odsypiałam się tydzień, bo tak naprawdę już wiemy, że nie da się tego złego, co się wyrządziło, już tam odespać. Jest to trudne. Natomiast można, wiem, że są metody jakby przestawianie zegarka o odpowiedniej porze, czy jakby zmuszanie się chociażby tą melatoniną do pójścia spać wcześniej, to już nie będę się nad tym rozwodzić, ale tak, jetlag to zbiera trochę żniwo później po prostu. Ja słyszałam ostatnio właśnie, że w ogóle, umówmy się, ewolucyjnie, no jetlag to jest jakaś super nowość, tak? Ludzie no, nie pokonywali tego. Znowu wracamy do korzeni. Zwróć uwagę, więc, że znowu tak. Zataczamy koło, jakie to jest. Jest to dla nas dzisiejsze. Totalnie nienaturalne, to po pierwsze. A po drugie, ostatnio słyszałam właśnie, że dobrym sposobem na walkę z jetlagiem jest jedzenie posiłków w tej porze, gdzie jedzą to ludzie w strefie czasowej, do której akurat przylatujemy. Tak, dokładnie tak. Tak jak mówię, naprawdę, głowa głową, to jądro nadskrzyżowaniowe to jedno i to światło. Natomiast jest świetna praca z Nature, takie review, które mówi o tych zegarach dobowych wszędzie. I rzeczywiście staramy się wtedy jakby siłą rzeczy trochę zmusić i przestawić ten organizm, żeby funkcjonować tak jak te nasze narządy, dlatego też paradoksalnie z drugiej strony ta praca zmianowa jest tak szkodliwa, bo wtedy działamy kiedy nie powinniśmy, chodzimy kiedy powinniśmy spać i wiadomo, tutaj też nie będę demonizowała i mówiła, no ojej, to teraz ktoś zada pytanie, no to nie pracujmy zmianowo. Tak jest, tak być musi, ktoś musi spać, żeby ktoś mógł pracować i odwrotnie. I istnieje coraz więcej, czytam na ten temat, takich rozwiązań, które być może mogłyby pomóc na przykład w dużych koncernach, fabrykach, na przykład dobieranie, oscylacja natężeniem światła. Mhm. Na przykład wiemy, że pracownicy będą kończyć zmianę o danej porze, czyli coś, co będzie pozwalało trochę układowi nerwowemu się w jakiś sposób z tym zharmonizować, czyli granie z tym i po prostu no pilnowanie nawet tych swoich pór posiłków o tej porze, której normalnie byśmy jedli, bo to niesamowicie mocno wyznacza nasz rytm dobowy. Zresztą widzę to też, właśnie mamy teraz taki, wiesz, hype na zdrową dietę, aktywność fizyczną i w ogóle, a przecież ludzie, i to też w tych wyspach długowieczności, o których tak mówiłyśmy kiedyś wcześniej na naszym nagraniu, ci ludzie nie chodzą na siłkę, nie do końca wszyscy muszą trzymać się tych wyrzeczeń żywieniowych, ale mają bardzo dużą ekspozycję na światło. Częściej rzeczywiście żyją zgodnie z tym rytmem dobowym i na przykład trzymają się, moja babcia tak ma też, trzyma się określonych pór posiłków. Choćby nie wiem co, ma być obiad i będzie zjedzone o tej porze, mniej się podjada i jakby rzeczywiście zaczyna się czuć ten swój organizm, plus je się na przykład na świeżym powietrzu, tak jak mówiłam. Ta melatonina jakby ładnie, słońce nam to wszystko reguluje, dodatkowo promienie słoneczne dają nam też tą serotoninę, więc reguluje nas to do działania. Korelacja jest ogromna i ja tylko czekam, aż naprawdę to się tak mocno ugruntuje w nauce, że to będzie pierwsze prescription gdzieś tam, wiesz, recepta od lekarza, a nie od razu na przykład leki przeciwdepresyjne. Tylko taka terapia, na przykład wystawić się trochę na słońce, czy zacząć zjadać posiłki na słońcu. I właśnie też to jest taki, mówi się o elementach na przykład, które usprawniają w kontekście diety ketogenicznej.
wejście w stan ketozy i takie czynniki proketo. No to na przykład właśnie bardzo duża regulacja cyklu dobowego, która usprawnia glikemię, bo tam wiadomo, że walczymy z tym, aby ten cukier był stosunkowo niski, a te ciała ketonowe były wysoko i to jest jeden z elementów, więc no myślę, że petarda. Nowa myśl na dziś czeka na Ciebie od wtorku do piątku o 7 rano. Pełna rozmowa, z której pochodzi fragment, dostępna jest na Karolina Sobańska Podcast, a link do konkretnego odcinka znajdziesz w opisie. Obserwuj Myśl na Dziś i Karolina Sobańska Podcast na Spotify i iTunes, aby być na bieżąco. Po więcej treści zajrzyj na Instagrama Karolina Sobańska.